Podczas Światowych Dni Młodzieży Kraków zostanie podzielony na strefy. Każdy kierowca będzie potrzebował identyfikator, żeby pomiędzy tymi strefami się przemieszczać. I najważniejsze pytanie, które oczywiście zadają sobie najprawdopodobniej wszyscy kierowcy. Skąd taki identyfikator wziąć? Najprościej z własnego komputera, ale jeżeli ktoś nie chce sobie sam takiego identyfikatora wydrukować, może pobrać gotowy z siedziby raddzielnicy, z punktu sprzedaży biletów okresowych, z punktów informacyjnych ZIKI, czy bezpośrednio z naszej siedziby. Jednak myślę, że najwygodniej będzie wejść na stronę internetową www.kraków.pl. Tam w zakładce HDM znajdziemy wzory identyfikatorów. Chodzi o to, aby większość tych identyfikatorów każdy mógł wykonać sam, aby nie zmuszać mieszkańców Krakowa do tego, aby gdzieś specjalnie szli, żeby załatwiali taki identyfikator. Dlatego przewidzieliśmy grupy użytkowników, którym takie identyfikatory mogą się przydać, niezależnie od tego, że zachęcamy, aby zrezygnować z samochodu, wybrać komunikację zbiorową czy rower. No ale są takie sytuacje, że no, ktoś nie przesiądzie się na rower, nie będzie miał takiej możliwości. Dlatego są identyfikatory. Takie identyfikatory przeznaczone są dla mieszkańców, dla samochodów zajmujących się zaopatrzeniem, dla pracowników dojeżdżających do firm, dla samochodów służbowych firm znajdujących się w danej strefie. Taki wzór identyfikatora drukujemy ze strony internetowej, więc jeżeli wjeżdżamy, przejeżdżamy przez granicę strefy, za szybą mamy włożoną kartkę z identyfikatorem. Jeżeli policjant nas zatrzyma, musimy udowodnić, że rzeczywiście mieszkamy w danej strefie. Takie udowodnienie, no najprościej oczywiście pokazać dowód, no ale wiadomo, są dowody, które nie mają już teraz meldunku. Jest też tak, że ktoś wynajmuje mieszkanie, a nie jest tam zameldowany. Wystarczy nawet rachunek za telefon na dany adres, czy rachunek za gaz. Coś, co pokaże, że rzeczywiście ta osoba jest powiązana z miejscem, za którego mieszkańca się podaje. Jeżeli mamy samochód firmowy, no to wtedy wystawiany jest identyfikator potwierdzony pieczęcią danej firmy. Jeżeli ktoś mieszka na przykład w Myślenicach, dojeżdża do pracy na ulicę Kalwaryjską, no to wtedy właściciel firmy wystawia mu takie zaświadczenie, potwierdza, że rzeczywiście jest to pracownik tej firmy, potwierdza pieczątką, no i to w zupełności wystarczy. Ale nie będzie potrzebny tylko jeden identyfikator, który potwierdza miejsce zamieszkania. Kierowcy będą musieli mieć też drugi, który potwierdza ich miejsce pracy. Jeżeli zdecydują się na dojazd samochodem do pracy, który jest w innej strefie, no to rzeczywiście wtedy będą potrzebowali dwóch identyfikatorów. Natomiast jeżeli będą przemieszczali się w ramach jednej strefy, nie jest to niezbędne. Zachęcam, aby skorzystać ze stron internetowych, aby sprawdzić dokładne warunki. To, co ważne, to, co szczególnie trzeba sprawdzić, te identyfikatory umożliwiają wjazd do strefy, ale one też mają pewne ograniczenia. Mieszkańcy mogą wjeżdżać całą dobę, ale już na przykład do niektórych stref samochody pracowników dojeżdżają tylko do godziny 10. Czyli kierowca nie posiadający identyfikatora będzie bezwzględnie odsyłany. Bez identyfikatora nie wjedziemy do strefy, ale pamiętajmy, że mówimy cały czas tylko i wyłącznie o kierowcach. Rowerzyści czy też piesi żadnych identyfikatorów nie potrzebują.